Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym będę omawiał czasownik sprechen. Wszystko o tym czasowniku, jego formy, jego odmiana, jego znaczenia. Zapraszam. Omawiam ten czasownik sprechen właśnie dzisiaj. Odpytajkę z tego czasownika robię, ponieważ zauważyłem, że wielu z Was ma z tym czasownikiem trochę problem. Mianowicie chodzi o znaczenie. Przede wszystkim, że on się pojawia w kilku znaczeniach. Raz jako mówić, raz jako rozmawiać. Przy czym jest to czasownik jeszcze z przegłosem, o czym za chwilę. Także ten czasownik chciałbym dzisiaj przeanalizować. Oczywiście, jak zwykle od kilku lekcji wstecz, patrząc, w link w opisie filmu i w pierwszym komentarzu otrzymacie link do Quizleta, do aplikacji Quizlet, gdzie ten czasownik jest przerobiony właśnie na lekcję online ze zdaniami z dzisiejszego, właśnie z tego filmu, który teraz oglądacie. Także jeżeli chcecie obejrzeć, przećwiczyć sobie te zdania, to zapraszam. Przez jakiś czas te lekcje będą darmowe, natomiast po jakimś czasie one stają się niedostępne. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tych lekcji, to zapraszam do kontaktu ze mną. A teraz do meritum. Przyjrzyjmy się temu czasownikowi, jeżeli chodzi o jego budowę, odmianę przez osoby, czasy przeszłe. Sprechen jest czasownikiem, jeżeli chodzi o czas teraźniejszy. Przeszły za chwilę. Czas teraźniejszy to jest czasownik z przegłosem. Co to znaczy? Tych czasowników w języku niemieckim, tych z przegłosem, jest 40 parę. Sprechen do nich należy. No jest to czasownik też bardzo potrzebny i jego się można szybko nauczyć, bo się dużo go używa po prostu. Chodzi o to, że w drugiej osobie du, przy du i as yes, następuje przegłos, to znaczy z literki E, albo inaczej, literka E przekształcana jest na literkę I. I tak jak macie, ja mówię, ich spreche, ok, to du już nie jest du sprechst, no bo musi być syty wynikający z du. Mamy już du sprichst, mamy przegłos, mamy E, które jest zamienione inaczej. No dobrze, E zamieniamy na I, czyli I wynika, jest przekształcone z E. I on mówi, er spricht. Ona mówi, sie spricht. Tutaj uwaga, przy tych dwóch osobach, de, du i er, sie es. Natomiast przy liczbie mnogiej, my mówimy, wir sprechen. Wraca E. Rozumiecie? Wraca E, już nie ma tego przegłosu. Przegłos dotyczy tylko i wyłącznie du oraz er, sie es. Czyli drugiej i trzeciej osoby pojedynczej. Czasownik sprechen jest czasownikiem nieregularnym. To znaczy, jego formy czasu przeszłego nie stworzycie je na zasadzie czasownika regularnego, tylko po prostu trzeba się ich tego nauczyć. I to są formy sprach i gesprochen. Sprach i gesprochen. Czyli w preteritum. Ja mówiłem po niemiecku. O nie, dziwnie to brzmi. On mówił po niemiecku. Er sprach Deutsch. A w perfekcie er hat Deutsch gesprochen. To teraz woda plusnęła i to konkretnie. Mam nadzieję, że to ryby. Te małe. On bardzo dobrze mówił po niemiecku. Er hat sehr gut Deutsch gesprochen. Nie? Tak wygląda jego odmiana. Oczywiście częściej pojawia się w perfekcie, jeżeli chodzi o czas przeszły. Gesprochen, pamiętajcie. Nie gesprecht, co można by było pomyśleć, gdyby sprechen był regularny, ale on jest nieregularny. Ma swoją autonomiczną formę. Myślę, że pierwszym znaczeniem czasownika sprechen, z którym spotykacie się na lekcjach języka niemieckiego, to jest mówić w języku obcym. Mówić po niemiecku,
mówić po angielsku, mówić po polsku. Na przykład w pytaniu, czy mówi pan po niemiecku? I uwaga, sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? I moja pierwsza uwaga. My w języku polskim mamy mówić po. Mamy przyimek po. Po niemiecku, po angielsku, po rosyjsku. W języku niemieckim nie ma żadnego przyimka w tym kontekście. Jest po prostu Deutsch sprechen. Mówić po niemiecku. Gdybyśmy się chcieli, wiecie, bardzo uparcie trzymać tej wersji, że chcemy to przetłumaczyć, no to mówić niemiecki, nie? Ja mówię niemiecki. No ale czy to jest sens w brnięcie w tego rodzaju właśnie tłumaczenia, jakieś takie zawiłości translatoryczne? Myślę, że nie. Deutsch sprechen, mówić po niemiecku. Englisch sprechen, mówić po angielsku. Russisch sprechen, mówić po rosyjsku. Wielu z Was, i tutaj uwaga, błąd. W sensie opowiem o błędzie, który popełniacie często. Wielu z Was używa auf. Auf Deutsch. I teraz uwaga. Jest coś takiego jak auf Deutsch. Tylko on się pojawia z czasownikiem sagen. Deutsch sprechen to jest mówić po niemiecku, inaczej powiedziawszy, znać niemiecki. Tak? Czyli sprichst du Deutsch? Ja ich spreche Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Ja nie mówię po niemiecku. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja mówię trochę po niemiecku. To mówienie po niemiecku w kontekście sprechen Deutsch w tym znaczeniu oznacza znajomość tego języka. Jakąś tam. Ich spreche gut Deutsch. Er spricht Deutsch ausgezeichnet. On mówi po niemiecku wyśmienicie, znakomicie. Deutsch sprechen oznacza mówienie po niemiecku w kontekście znajomości tego języka. Kenntnisse, Deutschsprachkenntnisse. Tutaj w tle gdzieś ten rzeczownik można byłoby wspomnieć, co też niniejszym uczyniłem. Natomiast jest coś takiego jak auf Deutsch sagen. Powiedzieć coś po niemiecku. Jaka jest różnica między Deutsch sprechen? No, bardzo klarowna, według mnie. Auf Deutsch sagen można powiedzieć jedno słowo. Auf Deutsch można sagen można powiedzieć jedno zdanie, dwa zdania, trzy słowa, cztery wyrazy. Chodzi o to, że ja mogę powiedzieć auf Deutsch sagen, ale niekoniecznie ja Deutsch sprechen, rozumiecie? Czyli może wśród Was są osoby, które znają parę słówek w jakimś obcym języku. Po norwesku, po węgiersku, po włosku, w jakichś egzotycznych, nazwijmy to, egzotycznych językach, nietypowych na przykład w szkole polskiej, tak? Klasyczne języki uczone w języku w szkole polskiej to jest, wiadomo, niemiecki, angielski pierwszy, niemiecki, hiszpański, rosyjski. Myślę, że włoski jest jakimś tam rodzajem wyjątku, nie? I możecie umieć powiedzieć parę słów w języku obcym, bo byliście tydzień, byliście miesiąc w Norwegii, w Hiszpanii i się nauczyliście kilka zwrotów, nie? Jest coś takiego. Czyli na przykład, jeżeli ja w moim przykładzie znam kilka słów, teraz mi się to zapomniało, miałem taką zajawkę parę lat temu na norweski i na przykład ja nazywam się Szymon, to jest po norwesku, sorry wszystkich Norwegów i uczących się, jeg heter Szymon. I to jeg heter, ich kann das auf norwegisch sagen. Ja to mogę powiedzieć po norwesku, no znam no to zdanie tam, może by się parę jeszcze przypomniało. Ale w żaden sposób nie mogę powiedzieć ich spreche norwegisch, bo nie znam tego języka. Znam parę słów. Ich kann das auf norwegisch sagen. Mogę je powiedzieć po norwesku. Ktoś mi nauczył. Rozpisałem sobie na kartce, fonetycznie, jak się wymawia. Do zrobienia? Tak. To jest auf Deutsch sagen. Powiedzieć coś po niemiecku. Natomiast Deutsch sprechen jest, wiecie, bardziej wiążące, że ja ten język znam. Ja go umiem, ja się nim posługuję na jakimś tam poziomie. Komunikuję się z Niemcami, z Austriakami, ze Szwajcarami.
Czy też z osobami, które mówią po niemiecku, nie? Niekoniecznie z tego regionu pochodzących. W każdym razie to jest ta różnica. Parę zdań dla Was, bo bez zdań, wiecie, znacie mnie, niektórzy z Was, to bez zdań to nie ma sensu. Czy Pan mówi po niemiecku? Sprechen Sie Deutsch? Tak, ja mówię po niemiecku. Ja, ich spreche Deutsch. Czy pan może to powiedzieć po niemiecku? Können Sie das auf Deutsch sagen? Können Sie das auf Deutsch sagen? Oznacza to, że prosimy, żeby ten pan to słowo, to zdanie, to wyrażenie powiedział po niemiecku, ale nie wymagamy od niego, czy też nie pytamy go, czy on zna niemiecki, czy on Deutsch sprechen. Wiecie, studia. Kilkuletni pobyt w Niemczech. Nie pytamy go o to. Pytamy go, czy on to potrafi powiedzieć po niemiecku. Po prostu, no, bo się nauczył lekcji. Nie? To może być trzecia lekcja języka niemieckiego dla kogoś. I ktoś może powiedzieć: Kannst du das auf Deutsch sagen? Czy możesz powiedzieć to po niemiecku? Na przykład, mam 30 lat. Ich bin 30. I się okazuje: Ja, ich kann das sagen. Ich kann das auf Deutsch sagen. No, znam to zdanie, znam te wyrażenie, znam to słówka, ale żeby powiedzieć Deutsch sprechen, to już jest śmiałe. To już jest odważne, wiążące. No, jakaś tam odpowiedzialność, nie? To jest ta kwestia właśnie z tym czasownikiem. Ze znaczeniem, z różnicą między Deutsch sprechen a auf Deutsch sagen. Sprechen oznacza, i to jest bardzo podobne do tego, do kontekstu mówienia w języku obcym, ale trzeba to zaznaczyć, że sprechen to jest mówić w kontekście mówienia, sposobu mówienia, sposobu wyrażania się. Czyli na przykład mamy taki mam pięć, w sumie sześć przyimków, które zawsze. W sumie przysłówków, dobra, nie będę się tu kłócił, które omawiają, jak można sprechen. Na przykład można wolno mówić. W langsam sprechen. Czyli charakteryzujemy kogoś, że ktoś ten sposób dobiera słowa i w żaden sposób się nie spieszy i ciągnie się to zdanie słowo za słowem, bo nie ma. Rozumiecie? Czyli można powiedzieć: Ich spreche langsam. Mówię wolno. Czyli ja mówię jako sposób wyrażania się. Mówić. Przeciwieństwo langsam oczywiście to jest schnell. Nie? I nie wiem, charakteryzujemy na przykład nauczyciela, który bardzo szybko mówi. Er spricht sehr schnell. Er spricht sehr schnell. On mówi bardzo szybko, czyli bardzo szybko dobiera słowa i bardzo szybko w ten sposób mówi, że no, ja nawet tak nie potrafię, tak? Nie będę wam ściemniał, że umiem, bo nie umiem. Myślę, że mam takie średnie tempo mówienia. Zawsze przychodził jak byłem mały, to mieliśmy takiego, znaczy moi rodzice zamawiali zawsze do malowania takiego pana kufla. I pan kufel, Jezu, jak on strzelał po prostu słowami, cały czas tak szło, nie? Szybki sposób wypowiadania się, szybki dobór wyrazów. Po prostu ktoś tak ma, że ktoś mówi szybko, nie? Myślę, że Włochów kojarzę, przynajmniej ja tak, oglądając coś tam jakieś urywki. I Włosi, i Hiszpanie mówią bardzo szybko, nie? Mam takie wrażenie, nie wiem, czy to jest prawda, ale tak przeciętnie patrząc na Niemców, na Polaków, tak statystycznie Włosi są szybsi w mówieniu. I na przykład takie zdanie. Włosi mówią bardzo szybko. Die Italiener sprechen sehr schnell. Mówią, w sensie wypowiadają się, wyrażają się w ten sposób, nie? Mieliśmy langsam, mieliśmy schnell, można sprechen. Jak jeszcze można sprechen? Jak jeszcze można mówić? Można mówić sehr leise. Also ich spreche sehr leise. Und ona też mówi bardzo cicho. Sie spricht sehr leise. Ja nie rozumiem jej. Ich verstehe sie nicht. Ja jej nie rozumiem, ponieważ mówi za cicho. Ich, użyjmy den.
Ich verstehe Sie nicht, denn sie spricht zu leise. Denn sie spricht zu leise. Jeżeli mamy leise, no to mamy przeciwieństwo. Laut. Jemand spricht sehr laut. Ich spreche jetzt sehr laut. No? Głośno. Sposób wyrażenia się, nie? Że ktoś jest głośny, nie? Że ktoś wchodzi do domu albo kogoś z daleka słyszymy, jego rozmowę z kimś słyszymy, bo on ma taki sposób wyrażania się. Nie dość, że mówi szybko i głośno, nie? Czyli mówi, on mówi szybko i głośno. Er spricht schnell und laut. Schnell und laut. I jeszcze bym dorzucił trzecią parę słówek, przysłówków dotyczących mówienia, wyrażania się. Deutlich, wyraźnie i undeutlich, niewyraźnie. Mówić. Wiemy o co chodzi, nie? Deutlich oznacza dobrą dykcję. Ja może czasami, jak się zapędzę, to mówię niewyraźnie. Chociaż myślę, że kamera mnie tego uczy cały czas. Albo ktoś mówi tak, że niewyraźnie mówi, że trochę tak bełkocze coś pod nosem i jeszcze mówi szybko, do tego to w ogóle nie może się tego rozumieć, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Also, er spricht, ich spreche sehr undeutlich. Ja mówię bardzo niewyraźnie. Deutlich i undeutlich. I to jest znaczenie drugie takie, obok tego Deutsch sprechen, jako myślę, że one są podobne, nie? Bo jak mówię w języku obcym, no to też mówię laut, albo schnell, albo langsam, bo to się jakby wiąże, nie? Że w jakimś języku, w niemieckim, ktoś mówi wolno. Najczęściej w językach obcych mówimy wolniej, bo potrzebujemy więcej czasu, żeby dobrać słówka, żeby przeanalizować konstrukcję gramatyczną. Zajmuje nam to więcej czasu, jak procesor w komputerze, nie? Jeżeli wam komputer wolno pracuje, macie wolny procesor, pamięć jest zablokowana, to on się zawiesza, bo nie potrafi trawić tych danych, nie? I trzecie znaczenie czasownika sprechen to jest rozmawiać. Rozmawiać, czyli jest tam rzeczownik, czy powiedzmy pojęcie rozmowa. Czyli sprechen można tylko wtedy, gdy jest minimum dwie osoby. To wtedy można, wtedy jest rozmowa. Sprechen. Rozmawiać. I on się pojawia często, czy powiedzmy, no pojawia się, bo to jest reakcja czasownika, pojawia się z przyimkiem mit. Rozmawiać z kimś. Rozmawiałem z moim szefem. Ich habe, perfekt, ich habe mit meinem Chef gesprochen. My nie rozmawialiśmy ze sobą. Wir haben miteinander nicht gesprochen. Miteinander. Zapytacie, skąd się wziął einander. To jest tak jak each together w angielskim, ze sobą. Einander pojawia się tylko wtedy, gdy jest zaimek w liczbie mnogiej, czyli my, wy lub oni, lub też państwo, to jest jasne. Wtedy się pojawia einander. Einander nie pojawia się, na przykład, gdy jest ich spreche i miałoby się einander pojawić, nigdy w życiu. On się pojawia wtedy, gdy jest liczba mnoga. Wir sprechen miteinander. Rozmawiamy ze sobą. Oni rozmawiają ze sobą. Sie sprechen miteinander. Oni nie rozmawiają ze sobą. Sie sprechen nicht miteinander. Sie sprechen nicht miteinander. Czy mogę z panią rozmawiać? Kann ich mit Ihnen sprechen? Jest tutaj rozmowa. I tutaj warto, czy też należy wspomnieć, że są takie dwa czasowniki jeszcze, które też oznaczają rozmowę i możecie się z tym spotkać, albo się już spotkaliście. Mianowicie czasownik reden. Reden to jest w sumie to samo co sprechen, jako w kontekście rozmawiać z reden mit. Tylko reden ma bardziej taki charakter potoczny. Ale nie aż tak potoczny jak gadać, nasze polskie gadać z kimś. Tu ciężko mi to wyjaśnić. Nie ma takiego porównania. On jest troszeczkę niżej niż sprechen, ale na przykład gdzieś tam sytuacje z filmów, z seriali, nie? Żona pyta męża, hast du mit ihm geredet? Tak zapyta. Nie zapyta, hast du mit ihm gesprochen? Gesprochen jest mimo wszystko zarezerwowane do tego pierwszego i drugiego znaczenia, czyli do mówienia w języku obcym, czyli znajomości języka obcego i do mówienia jako do sposobu wyrażania się. Deutlich, schnell, langsam. To, co omawiałem przed chwilą. Natomiast uczniowie ze sobą, nie?
Hast du mit ihr geredet? Hast du mit ihr geredet? Gadałeś z nią? Rozmawiałeś z nią? Moja obserwacja. Gdybym miał uczyć... Znaczy, nie gdybym miał, bo uczę. W każdym razie, reidens, pojawia się ten czasownik i stawiam go właśnie jako rozmawiać, nawet jako pierwszy, niż jako sprechen. Sprechen rezerwuje do tego mówienia sposób wyrażania się i do znajomości języka obcego. Czyli mamy sprechen, ale też funkcjonuje jako rozmawiać. Sprechen mit, drugi reden mit i uwaga, trzeci czasownik oznaczający rozmawiać. I to Was może wybić z rytmu zupełnie. To jest czasownik sich unterhalten mit. Sich unterhalten mit. Rozmawiać z kimś. Co nas tutaj zabija? No zabija nas ten zaimek zwrotny, sich, nie? My nie mamy rozmawiać się. Nie mamy tego tłumaczenia w polskim. Ale to jest sich. To nie jest unterhalten mit, żeby była jasność. To jest sich unterhalten mit. Wtedy jest rozmawiać z kimś, nie? No i przeanalizujmy kilka zdań może z tymi czasownikami. Ja z nimi nie rozmawiałem, używając sprechen. Ich habe mit ihnen nicht gesprochen. Z reden. Ich habe mit ihnen nicht geredet. I sich unterhalten. Ich habe mich mit ihnen nicht unterhalten. Unterhalten. Tam jest czasownik nie dość, że nieregularny, to jeszcze jest nierozdzielnie złożony. W każdym razie perfekt od unterhalten, to jest unterhalten. W kontekście czasownika sprechen jako rozmawiać i też reden jako rozmawiać i sich unterhalten jako rozmawiać. Warto wspomnieć czasownik sagen. On się już pojawił wcześniej, kojarzycie? Ich spreche Deutsch oznacza ja mówię po niemiecku. W sensie znam ten język. A ich sage das auf Deutsch, ja to mówię po niemiecku. To znaczy znam słowa, znam zdanie, znam zwrot, ale nie, że znam język cały, globalnie, całościowo. Tylko znam pojedyncze słówka, się nauczyłem ich. Byłem 2 tygodnie w Niemczech. Na to polega różnica między właśnie sprechen a sagen. Sagen tutaj znowu się pojawia w tle, słuchajcie. Mianowicie sagen może jedna osoba w kontekście i ja chcę coś powiedzieć. Ich will etwas sagen. Nie mogę powiedzieć ich will etwas sprechen. Ich will etwas sagen, czyli jakieś, nie wiem, jakieś zdanie, jakiś komentarz, jakąś wypowiedź kilkuzdaniową, kilkunastozdaniową. Sagen jest takie ograniczone. Ja mogę powiedzieć coś od jednego, nie wiem, od jednego słowa, no i na literę w sumie też, od jednego słowa do kilkunastu, kilkudziesięciu zdań. Sprechen jest globalnie. Czujecie tę różnicę? Ktoś się zgłasza, pytamy ucznia, willst du etwas sagen? Czy chcesz coś powiedzieć? No to wstań, no steh auf. Bitte aufstehen. Nie mogę powiedzieć, willst du etwas sprechen? To oznaczałoby to, czy chcesz coś mówić, w sensie nawijać cały czas, jakoś dziwnie to wychodzi. Nie, sagen, sagen, to jest powiedzieć coś. Komuś coś zarzucamy, powiedziałaś to? Hast du das gesagt? Nein, ich habe das nicht gesagt, ja tego nie powiedziałam. W sensie jakiś komentarz, nie, bo ktoś jest oburzony, że ktoś przed nami jakiś oczerniał nas przed kimś, nie? I potem przychodzimy i próbujemy z tą osobą to wyjaśnić. Słuchaj, mówiłaś o mnie to i to. Wiecie, ploteczki, kłótnie, dziewczyny, chociaż faceci też się w to bawią. Takie czasy. W każdym razie sagen to jest powiedzieć. Co na to powiesz? To jest taka reakcja, proponujemy komuś, stawiamy jakąś propozycję. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? To jest pytanie, co powiesz na to? W sensie, czy podoba ci się nasz pomysł? Nie wiem, spędzania dzisiejszego wieczoru w kinie. Was sagst du dazu? Nie powiemy was sprichst du dazu. To brzmi w ogóle tak dziwacznie, że aż... Nie? Czy ja mogę coś powiedzieć? Dyskusja gdzieś na jakimś forum, jakieś konferencja, jakaś operatywka, jakieś spotkanie, nie? Darf ich etwas sagen? I ktoś podnosi rękę i chce dorzucić swoje 3 grosze. To jest sagen, nie? Nie powinnaś tego mówić. Na przykład ktoś coś powiedział, albo ma zamiar coś powiedzieć. Słuchaj, musimy mu powiedzieć to i to, tą tajemnicę.
I my mówimy tej osobie, nie, nein, du sollst das nicht sagen. Nie powinnaś tego mówić. Sagen, a nie du sollst das nicht sprechen. To nie ma sensu. Nie wiem, czy to czujecie, ale... Nie? Ona tego nie powiedziała. Sie hat das nicht gesagt. Ani gesprochen. Gesagt, bo odnosimy się do jakiegoś komentarza. Ona powiedziała może kilka, może kilkanaście zdań, ale to jest jakiś taki wycięty fragment jakiejś wypowiedzi. Sie hat das nicht gesagt. Oni mówią po niemiecku. Sie sprechen Deutsch. Dlaczego mówisz tak cicho? Warum sprichst du so leise? Dlaczego sprich? No bo mówiliśmy, sprechen jest od tego, żeby opisywać sposób wyrażania się. Szybki, wolny, głośny, cichy. Wyraźny, niewyraźny. Ona coś powiedziała, ale ja jej nie zrozumiałem. Sie hat etwas gesagt, aber ich habe sie nicht verstanden. Dlaczego gesagt? Ponieważ powiedziała coś, nie wiem, może dwa zdania, może pięć zdań, ale nadal jakiś wycięty fragment. I ten wycięty fragment ich habe nicht verstanden. Ja go nie zrozumiałem. Nie może być gesprochen. Nie może być geredet. Dobra. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wszystkie, całe te czasowniki dzisiejszego vloga znajdziecie w opisie filmu, w linku do Quizleta. Zaznaczam, że przez jakiś czas, może tydzień, może dwa, potem go robię niedostępny. A jeżeli chcielibyście dostęp do Quizleta, który kosztuje u mnie 10 zł miesięcznie, także bez przesady żadna kwota duża, to zapraszam do napisania do mnie. Zapraszam Was również do korzystania z moich live'ów, które robię. W opisie filmu też są szczegóły, linki, czy też napiszcie maila, to Wam też opiszę co i jak. I trzecia opcja, zamknięta grupa na Facebooku, gdzie codziennie umieszczam zdania, dwa zdania, jedno dla średnio zaawansowanych, drugie dla początkujących, a raz w tygodniu robię takiego live'a na Facebooku, takiego podsumowującego wszystkie zdania z poprzedniego, z ubiegłego tygodnia. Nie wiem, czy nie za chaotycznie, ale dobra. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego filmu. Trzymajcie się, na razie.